Wraz z końcem sezonu 2019-2020 z PKO Bank Polski Ekstraklasą pożegnały się aż trzy ligowe drużyny. Jedną z nich była Korona Kielce, występująca na najwyższym szczeblu rozgrywkowym nieprzerwanie od 11 lat. Jej spadek został przypieczętowany w 34. kolejce i od tego czasu kielecka młodzież zaczęła otrzymywać szansę na niespotykaną wcześniej prześcieg innego skalę. Efekt? 16-letni Iwo Kaczmarski został najmłodszym strzelcem ligowego gola na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w XXI wieku, a mój dzisiejszy gość jako pierwszy niepełnoletni zawodnik sięgnął po tytuł Młodzieżowiec Miesiąca PKO Banku Polskiego. Kandydat na gwiazdę PKO Bank Polski, grajmy razem, zapraszam. Daniel Szelongowski, rocznik 2002, urodzony w Kielcach, przez niemal całe swoje piłkarskie życie związane z miejscową Koroną. W PKO Bank Polski Ekstraklasie zadebiutował 18 maja 2019 roku, dokładnie 6 dni po spektakularnym wygraniu z kieleckim zespołem Centralnej Ligi Juniorów. Kolejną szansę występu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym otrzymał na finiszu minionego sezonu, gdy Korona walczyła o utrzymanie. Choć walka ta zakończyła się ostatecznie spadkiem kieleckiej drużyny, to Daniel Szelongowski za swoje lipcowe występy, okraszone aż 3 golami i 1 asystą, otrzymał tytuł Młodzieżowiec Miesiąca PKO Banku Polskiego. Pierwszy niepełnoletni laureat tytułu Młodzieżowiec Miesiąca PKO Banku Polskiego jest już z nami. Cześć Daniel, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Daniel, jesteś całkowitą świeżynką, jeśli chodzi o ten piłkarski świat. Na pewno wiele osiągnąłeś na tym młodzieżowym szlaku, jeszcze w tych młodszych rocznikach. Natomiast no, dla takiej szerszej publiki na pewno nie jesteś jeszcze tak bardzo znany, jak chociażby 2-3 lata starsi od Ciebie młodzieżowcy. Pozwól więc, że dzisiaj postaram się przybliżyć wszystkim kibicom twoją postać. Zacznijmy więc od samego początku. Opowiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z piłką. Komu możemy zawdzięczać to, że Daniel Szelongowski jest dzisiaj piłkarzem? Kto zaprowadził cię na pierwszy piłkarski trening? Jak miałem może... Od małego miałem takiego bardzo dobrego kolegę, do dzisiaj jest moim bardzo dobrym kolegą, najlepszym moim kolegą, nazywa się Patryk Czupryński. To jemu mogę zawdzięczać no, to, że teraz jestem w tym miejscu, bo to gdyby nie on, to bym myślę, że nie chodził na piłkę, bo wtedy nie miałem piłki w głowie wtedy i wtedy wychodziliśmy cały czas na podwórko codziennie, tu z nowymi kolegami, tu z innymi, tu mecze graliśmy. No i tak naprawdę to z nim poszedłem na trening, bo on chodził do rocznika starszego, a ja do młodszego i razem się wybraliśmy na trening. No i poszedłem na trening do Roberta Stachury, no i tam się wszystko zaczęło. No i później było jeszcze paru trenerów, no i jak wracałem na przykład z treningu do domu, to jeszcze na wieczór sobie też wychodziłem na dwór z tym kolegą właśnie, bo tylko akurat z nim dało się tak fajnie pograć, bo on też lubił piłkę, a niektórzy to tam raz piłka, raz nie, a z nim tak regularnie bardzo wychodziłem na podwórko. Czyli jeżeli chodzi o Ciebie, to lubiłeś grać w piłkę, ale w takiej formie zorganizowanej, jeżeli chodzi o bycie w jakimś konkretnym klubie, chodzenie na regularne treningi, to nie byłeś do tego tak bardzo przekonany na początku. Wolałeś jednak takie rozgrywki podwórkowe. Nie, na początku nie byłem przekonany, żeby iść do jakiejś drużyny. Po prostu chciałem sobie tak pokopać na podwórku i to mi sprawiało bardzo dużą przyjemność, ale jak chodziłem na treningi, to tam też fajnych kolegów poznałem i z nimi się tak fajnie rozmawiało i trenowało i coraz bardziej mi się chciało trenować w tej drużynie młodej Koronie takiej. Tam no, młodzi byliśmy, mali, więc fajnie się też grało. Daniel, czyli dobrze rozumiem, że nie pochodzisz z takiej rodziny, w której piłka nożna, kibicowanie Korony było czymś na porządku dziennym? Nie, myślę, że dopiero kibicowanie się zaczęło jak... Już na takich turniejach halowych jeszcze, jak byliśmy młodzi, tam były takie turnieje halowe, tu wyjazdy, to rodzice wiadomo jeździli, ale jak był jakiś mecz w telewizji na stadion, to jakoś nie byli przekonani jacyś, tylko jak dopiero zacząłem tak wspinać się wyżej, to dopiero mi kibicowali. Czy obcując już wtedy tak blisko z tą seniorską drużyną Korony, miałeś już swoich takich pierwszych ulubionych zawodników, jeśli chodzi o koroniarzy, jakichś swoich piłkarskich idoli, zawodników, którzy ci imponowali? Jakoś wcześniej nie interesowałem się, kto jest moim idolem, kto nie jest, ale jak już chodziłem tak na mecze, to Jacek Kiełb, jak wtedy była taka, akurat Korona dobrze grała, miała swoje parę minut, to Jacek Kiełb mi imponował.
Daniel, w którym momencie poczułeś, że gra w piłkę przestała być już taką zabawą, a zaczęła być pomysłem na życie? Myślę, że poczułem wtedy, jak przeniosłem się z podstawówki. Po podstawówce, po szóstej klasie, poszliśmy do gimnazjum, do nowego trenera, i tam już się naprawdę zaczęły tak poważniejsze treningi, o wiele cięższe. I na początku, jak poszedłem tam, to jakoś początki miałem takie ciężkie, że raz mi się chciało, raz mi się nie chciało, ale no po pół roku trener parę razy wziął mnie na rozmowę i mi przetłumaczył do głowy, na czym ta piłka polega, bo ja miałem wtedy takie dziwne myślenie i tak naprawdę wtedy, jak mnie trener, porozmawiałem z trenerem, to wtedy zrozumiałem, że z tej piłki mogę naprawdę coś uzyskać. No i tak, no w gimnazjum, naprawdę w gimnazjum się strasznie przyłożyłem do tego i teraz jest coraz lepiej. Powiedz, różne źródła różnie ciebie klasyfikują. Daniel Szelongowski, zapytam u źródła. Daniel Szelongowski, to pomocnik czy napastnik? A mogę odpowiedzieć to i to? Tak, tylko uzasadnij. Pomocnik i napastnik. Tak, uważam, że mogę grać na pomocniku i na napastniku, bo to zależy od meczu, bo gdy na przykład trener widzi, że potrzebuje mnie na przykład na lewej stronie, że tam jest na przykład więcej pola do manewru, na przykład dla mnie, gdzie ja jestem szybki, to mnie tam na przykład wystawi, a gdzie trzeba na przykład. No, po prostu, gdy widzi, gdzie jestem potrzebny na atak, to idę na atak, gdy na pomoc, to na pomoc, ale lepiej się czuję na pomocy. Skrzydło? Tak, myślę, że skrzydło, bo tam mogę naprawdę więcej pokazać, co potrafię, a na ataku to tak ciężko, bo mnie to tam, no nie ukrywam, że przepchną mnie i wszystko zrobią, co ze mną będą chcieli, ale tak jak mam się ścigać, to wolę się ścigać, niż na przykład przepychać. Czy tym samym odpowiedzią na to pytanie ujawniłeś mi swoją najlepszą cechę, swój główny atut i swoją słabość? Twoim atutem jest szybkość, natomiast twoją słabością, nad którą pracujesz, jest twoja tężyzna fizyczna? Tak, można tak powiedzieć. Muszę popracować jeszcze tutaj nad górą, nad mięśniami, ale to w swoim czasie mam czas i myślę, że będzie dobrze. A szybkość to zawsze z tego słynąłem. Tak wiele trenerów mi mówiło, że słynę z szybkości, no i każdy to myślę wie. Daniel, no to powiedz mi, kto jest twoim takim piłkarskim idolem, na którym się wzorujesz oglądając mecze? Zarówno pod kątem, no przede wszystkim pod kątem pozycji, na której chcesz się doskonalić. Od dłuższego czasu oglądam PSG, Mbappé. No i on mi strasznie imponuje, naprawdę, tą swoją dynamiką, odejściem. I to od niego teraz próbuję jak najwięcej wyciągać. Tak obiektywnie, patrząc na całe twoje piłkarskie życie, czy ten lipiec 2020 był najlepszym miesiącem w twoim piłkarskim życiu, porównując chociażby z tym pamiętnym majem 2019? Myślę, że ten był miesiąc, ten ostatni, tam gdzie grałem, jestem z niego najbardziej zadowolony, bo naprawdę ciężko pracowałem, żeby dostać swoją szansę. I tak mogę powiedzieć, że to był najlepszy miesiąc w moim wykonaniu. Jasne. A doprecyzowując, czy ten tytuł Młodzieżowca Miesiąca PKO Banku Polskiego cieszył Cię bardziej niż na przykład złoty medal Centralnej Ligi Juniorów? Nie, jakoś nie myślałem nad tym, czy mnie to bardziej cieszy. Z tego i z tego jestem bardzo zadowolony, bo Mistrzostwo Polski to też jest bardzo duży wyczyn. W minionym sezonie odwiedzaliśmy kluby PKO Bank Polski Ekstraklasy i sprawdzaliśmy wiedzę zawodników z tematyki piłkarskiej, szeroko pojętej. Kiedy odwiedziliśmy Koronę Kielce, to wówczas stanęli naprzeciwko siebie Marek Kozioł i Jakub Żubrowski. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć na naszych kanałach ten pojedynek. Nie, nie widziałem. Okej, to był bardzo zacięty pojedynek. Zwyciężył wówczas Marek Kozioł, choć Kuba tu się bardzo odgrażał, że jest osobą z naprawdę dużą wiedzą piłkarską. Chcielibyśmy, żebyś i ty sprawdził się w oficjalnym quizie Ekstraklasy. Powiem ci tylko tutaj, nie masz co prawda układu nerwowego, więc jak sam powiedziałeś, więc pewnie się nie będziesz denerwował. Natomiast Zobaczymy, zależy jakie pytanie będzie. zdradzę ci, że wszystkie te pytania będą mniej lub bardziej wiązały się z twoją osobą. Więc może będzie ci pod tym względem trochę łatwiej. Daniel, przed oczami masz 8 kategorii oficjalnego quizu Ekstraklasy. Proszę cię teraz o wskazanie trzech.
z których będziesz chciał otrzymać pytania. Pierwsza będzie zagraniczni piłkarze w ekstraklasie. Ok. Polscy piłkarze w ekstraklasie. Ok. I stadiony ekstraklasy. Proszę bardzo, Daniel, pierwsze pytanie, kategoria zagraniczni piłkarze w ekstraklasie. Który z zagranicznych imienników Daniela Szlangowskiego zdobył najwięcej goli w ekstraklasie? Daniel Sikorski, Daniel Bueno, Daniel Chimaczukwu, Daniel Lopez Cruz. Kojarzysz w ogóle tych zawodników? Kojarzę tego przedostatniego. Okay. To chyba tylko tyle kojarzę. I może ten Daniel Lopez Cruz? Nie wiem. No to jak miałbym wybierać, to z tych dwóch ostatnich. Odpowiedź właściwa jest tylko jedna, musi się wskazać. Wiem. Nie będę tutaj zastanawiał się i dam odpowiedź D. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Najwięcej goli spośród twoich zagranicznych imienników strzelił Daniel Sikorski. Była to odpowiedź o tyle podchwytliwa, że Daniel Sikorski ma dwa obywatelstwa, polskie i austriackie. No, potraktowaliśmy go tutaj jako piłkarza z zagranicy i tutaj tak, Daniel Sikorski, występujący m.in. w Wiśle Kraków, był tutaj najskuteczniejszym z twoich imienników. Pocieszę się tylko tym, że nie strzelił on zbyt dużo tych goli w ekstraklasie, mniej niż 10, także niebawem będziesz mógł go przegonić. Kwestia czasu. Dokładnie. Drugie pytanie, proszę bardzo. 7 lat przed ekstraklasowym debiutem Daniela Szlangowskiego w barwach Korony zadebiutował Daniel Gołębiewski, który ligowe gole dla kieleckiej drużyny zdobyło tylko w meczach z... Pamiętasz w ogóle Daniela Gołębiewskiego? Pamiętam. Lewa noga to była. Ja aż tak dobrze nie pamiętam. To była lewa nóżka na pewno. Lech Poznań na pewno, nie? Legię też bym wykluczył. Górnik Zabrze, Wisła. Bardziej mi się kojarzy z Wisłą Kraków. Coś mi się kojarzy z Wisłą Kraków. Jedyna drużyna, której w barwach Korony Daniel Gołębiewski strzelał bramki w ekstraklasie. Górnik albo Wisełeczka. Kurczę, ciężko. Wiem, kto to był, ale nie kojarzę, komu on tam brameczki strzelał. Piłki mu podawałeś, czy nie? Proszę? Piłki mu podawałeś, czy nie? Czy to było za wcześnie? Chyba to było... No 7 lat temu, prawda? To nie, to jeszcze jeden czas. Dobra, dam, że strzelał Wiśle Kraków. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź, a jeśli nie Wiśle, to którą byś zaznaczył drużynę? Górnikowi. To też nie jest dobra odpowiedź, jeśli nie Górnik, to? Lechowi. Tak jest, strzelił dwie bramki w dwóch różnych meczach Lechowi Poznań, jedna z nich była na wagę 3 punktów, także Daniel miał tutaj szczęście do Lecha Poznań. Nie dla mnie. Daniel, czy sumując twoje występy w ligach młodzieżowych oraz te, które zaliczyłeś w PKA Bank Polski Ekstraklasie, czy możesz powiedzieć, że jest jakiś taki klub, jakaś taka drużyna, która ci wyjątkowo podchodzi? No w tej lidze młodzieżowej akurat co wygraliśmy tą ligę, to nie miałem takiej drużyny, która mi leżała i że... To ile było? 11 goli, dobrze pamiętam? Łatwo grało, tak, 11 bramek. Ale jak miałem taką wskazać jedną, to jest Śląsk Wrocław, bo Śląsk grał taką piłkę strasznie otwartą i w obronie mieli straszne dziury, a ja wtedy grałem u trenera w tych dwóch meczach na 9. No i w pierwszym meczu strzeliłem bramkę i w drugim też miałem parę okazji. No i z nimi mi się tak w miarę łatwo grało, naprawdę. Nie było jakoś ciężko, bo w obronie mieli straszne luki. Oni słynęli z tego, że atakowali i właśnie oni chyba mieli bardzo dużo bramek strzelonych. Daniel, ile w swoim życiu strzeliłeś bramek honorowych? Honorowych? Honorowych bramek strzeliłem bardzo mało, bo my zawsze wygrywaliśmy. Bardzo dobra odpowiedź, ale tym razem niestety to będzie właśnie, to może być trafienie honorowe. Zobaczymy, jak poradzisz sobie z pytaniem dotyczącym ekstraklasowych stadionów. Bardzo proszę. Największy stadion, na jakim na poziomie występuje, to stadion, już mówię,
Na pewno zastanawiałbym dwie odpowiedzi, to jest na pewno Górnik Zabrze albo Wisła Kraków, mi się wydaje. Bo Zagłębie byłem, ale nie, jakoś Zagłębie nie jest bardzo dużym stadionem. Nie ma tu żadnej podpuchy? Uważasz, że to na wszystkich tych stadionach występowałeś na najwyższym poziomie rozgrywkowym? Nie, na wszystkich nie występowałem, znaczy byłem na... Chodzi o występ. Chodzi o występ? Tak, jak jest pytanie? Występ, dobra. No to na Górniku nie występowałem, na Zagłębiu tak, na Wiśle tak i na Koronie. No to wybieram odpowiedź. O, jeszcze chwilkę, dobra, zastanowię się. Dobrze. Kurde, Korona przecież też ma nawet duży ten stadion. Ale biorę odpowiedź B, Wisła Kraków. I to jest bardzo dobra odpowiedź, Daniel. Gratuluję, honorowe trafienie. Wisła Kraków ma zdecydowanie większy stadion od Kieleckiej Korony. Górnik Zabrze był tutaj rzeczywiście podpuchą, bo z Górnikiem miałeś okazję grać, ale nie w Zabrzu, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, byłem na meczu w Zabrzu, ale nie grałem tam. Jasne. Daniel, 1-3 to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę twój wiek. Twoi starsi koledzy w poprzednich odcinkach, Kamil Luziak i Jakub Moder, nie wykręcili maksa, mieli 2-3, więc myślę, że ty też tutaj jako debiutant możesz chociaż być... Chociaż jeden, dokładnie tak. Od czegoś trzeba zacząć. Daniel, gratuluję. Miałeś okazję się wykazać, a teraz dajmy się wykazać naszym widzom. Nie wiem, Daniel, czy ty widzisz, tutaj za mną wisi twoja koszulka meczowa. Widzę. Może przy okazji nam powiesz słowo o numerze. Jest on absolutnie przypadkowy, czy jednak czegoś dotyczy? Czysty przypadek, bo kierownik pewnego dnia zapytał się mnie, jaki numer bym chciał na koszulce. No ja powiedziałem, no 11, chcę 11, kierowniku. A przecież 11 to zajęty, bo Gardawski miał 11. No i mówię, wtedy musiałem szybko powiedzieć. No i 35, coś mi przyszło do głowy. Nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy, nie wiem, czemu nie inny, ale sprawdził się chyba. Znacie już historię tego numeru i staniecie teraz przed szansą, aby koszulkę meczową Daniela Szelongowskiego zdobyć. Poprosiłem Daniela, aby przygotował dla was zadanie konkursowe. Powiem tylko, że konkurs przeznaczony jest dla posiadaczy oficjalnej karty Ekstraklasy, dostępnej oczywiście w PKO Banku Polskim. Daniel, powiedz mi proszę, jakie jest zadanie konkursowe, aby twoją koszulkę zdobyć? Trzeba zamieścić pod tym filmem w komentarzu wideo, w którym mówicie, dlaczego warto stawiać na młodzieżowców takich jak ja. No właśnie, Daniel pokazał, że na takich młodych zawodników warto stawiać, nikt nie ma chyba co do tego wątpliwości, ale czekamy na wasze materiały wideo z uzasadnieniem, które się pojawią w komentarzach pod naszym filmem. Szczegóły, regulamin konkursu znajdziecie w opisie. Natomiast przypominam, że aby o koszulkę powalczyć, należy być posiadaczem oficjalnej karty Ekstraklasy dostępnej w PKO Banku Polskim. Daniel, to wszystko na dziś. Ja ci bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Powiedz mi tak z ręką na sercu, to taki twój najdłuższy z dotychczasowych wywiadów, które jak dotąd udzielałeś? Zdecydowanie tak. Jak miałem jakiś wywiad, to 2-3 pytania i koniec, a tutaj to miałem naprawdę lektura. Jak się czujesz? Nie, no fajnie, fajnie naprawdę, fajnie było odpowiedzieć na te pytania. Bardzo się cieszę, że takie coś mnie spotkało. No to przygotuj się na kolejne tego typu wywiady, no bo jeśli będziesz dobrze grał, tak jak dotychczas, to na pewno będzie tego coraz więcej. Daniel, trzymam za ciebie kciuki, będziemy śledzić twój rozwój. Dzięki, Daniel, i dziękuję wam za uwagę. To był kandydat na gwiazdę PKO Bank Polski. Grajmy razem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję, do zobaczenia.